Otrzymaliśmy od was dosłownie takie pytanie, czy bieżący geje mogą być zbawieni. Pokój dobro. Pokój dobro. Jeszcze raz powtórzę, otrzymaliśmy od Was pytanie, czy wierzący geje mogą być zbawieni, na pytanie, czy odpowiada się tak lub nie. Więc my odpowiadamy tak. Dziękuję bardzo, tyle <laughs> Można tyle było by na tym... dzisiaj. Tak. No, słuchajcie, to trzeba w ogóle zobaczyć, że to też niezależne, czy wierzący gej będzie zbawiony. Ja bym jeszcze zaraz, zaraz zapytał, czy niewierzący gej będzie zbawiony. Nie? I tutaj. Też nie wiem, osobiście się, nie chciałbym tu nikogo urazić, bardzo przepraszam, jeżeli takie pytanie dostaliśmy, może powinniśmy bardziej mówić o osobach homoseksualna, czy nie hetero Mam nadzieję, że się tutaj nikt nie poczuł, poczuł urażony. Ja może troszeczkę tak jakby szerzej ten temat, ten temat ujmę. W Katechizm kościoła katolickiego, czyli dla niektórych taka książka, która pewnie Wydaje się być no, taka surowa, te ta ramy kościoła katolickiego sztywno y, nakreślone. Ona też mówi o, o osobach homoseksualnych, y, i tam właściwie nawet w jakiś sposób nakazuje jakąś szczególną także ta wrażliwość, otwartość, wzajemną troskę y, wobec, wobec osób homoseksualnych. Y, a ja myślę, że, że chyba chodzi o to, aby człowieka po prostu traktować jak człowieka. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe sformułowanie, bardzo ważne sformułowanie. O osoba homoseksualna, a więc osoba, a my bardzo często mówimy o godności osoby ludzkiej, a więc po prostu sam fakt, że jest to osoba, on, on się domaga szacunku. Mamy mieć szacunek dla tych osób. Oczywiście bez względu na to. Tak, yy, możemy różnie myśleć o, o samym zjawisku homoseksualizmu, prawda? Natomiast co do osoby ją trzeba po prostu z godnością i z szacunkiem traktować. I, i notabene, przepraszam, za, za tutaj za tą dygresję, no ale ja mam takie wycieczki, czasami wiecie. Yy, yy, również w tym temacie dzieci, które przyszły na świat w sposób naturalny na przykład, bo przyszły na świat yy, właśnie w wyniku. Yy, zabiegu in vitro, czy przyszły na świat w wyniku na przykład gwałtu, to cały czas my mówimy o człowieku, tak, że to jest człowiek, który bez względu na to, jak pojawił się na tym świecie, ma prawo do szacunku. I tu idziemy teraz dalej. Czyli człowiek, osoba, bez względu na to yy, w jaki sposób się deklaruje y, co do swojej y, orientacji seksualnej, ma prawo do szacunku. I jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi tutaj o nauczanie Kościoła, to trzeba powiedzieć, że i, i tą kwestię zbawienia, bo, bo o to pytacie, y, to, i, i tylko tego chcemy się tutaj w tym odcinku trzymać, no to powiemy, jeśli, jeśli idziesz drogą za Chrystusem, wypełniając y, jego, jego przekazania, wypełniając Jego wolę w swoim życiu, no to, to osiągniesz zbawienie. I, i każdy z nas, yy, prawdę mówiąc, no, yy, ma, ma, ma te same normy przed sobą. Oczywiście można wejść jakoś jeszcze głębiej. My sami sobie mm. tutaj narzuciliśmy poprzez wybór naszej drogi życiowej dodatkowe, możemy powiedzieć, jakieś wyzwania w naszym życiu, przez śluby zakonne, przez przestrzeganie różnych reguł gry, <gry> w które, które, które obraliśmy za swoje. Natomiast generalnie, kiedy wypełniasz wolę Bożą w swoim życiu, no to kiedy idziesz za Chrystusem, to idziesz ku zbawieniu. Ja paradoksalnie powiem coś takiego, że mniej mam wątpliwości co do zbawienia wierzącego homoseksualisty, niż do zbawienia tak zwanego wierzącego, a nie praktykującego. Jest taki zapis w katechizmie kościoła katolickiego. Wydaje mi się, że jest przy chrzcie. Wydaje mi się, że jest przy chrzcie y, taka, taka notacja, że nie wydaje się, aby dostąpili zbawienia ci, którzy przyjęli chrzest a tym chrzem nie żyją innymi słowy, że, że for, to, że formalnie zostałeś chrzczony, to, to nie daje ci y, to, y, gwarancji, że po śmierci się nie życie wieczne, bo, bo faktycznie niestety można być ochrzczonym. Prawda? Można być upisze komunii świętej, ubierzmowania, nawet można być małżeństwem sakramentalne czy być księdzem, może być jakkolwiek, a jednocześnie mogę tak żyć, że ja będę swojego życia wyrzucał Chrystusa po prostu. No. To jest w ogóle szerszy temat, tak jak mówiłem, bo tu nie chodzi tylko o czasu wierzącego, czy to, to jest w ogóle bym powiedział, czy człowiek niewierzący może być zbawiony, ale tego pytania nie zadaliście, więc no to na to pytanie nie, odpowie, nie odpowiem. W tym odcinku przynajmniej. <laughs> nie? Mam nadzieję, że to w jakiś klarowny sposób tutaj Wam, e, wam przedstawiliśmy. Nie? Tak, znaczy co, co do zasady, e, Chrystus umarł za, za wszystkich. I za, teraz, wszystkich i leży, za wszystkich wszystkich no. Czy się to komuś podoba, czy nie? Tak, i teraz pytanie, czy ja to zbawienie przyjmuję? Bo w teologii mówimy o tak zwanym zbawieniu obiektywnym i subiektywnym, czyli obiektywnie Chrystus umarł za wszystkich, a subiektywnie ja ten dar zbawienia mogę przyjąć lub odrzucić. Jeżeli jestem człowiekiem wiary i chcę iść za Chrystusem, mając różne słabości, mając różne swoje mankamenty, ale wiem, że, że, że chcę coś w tym. W tym kierunku zmieni w swoim życiu, pracuje nad tym i tak jak to było bo to, to pytanie ma konkretne znaczenie, konkretny sens. Czy wierzący homoseksualista? No, no, no skoro to jest człowiek, który no, tak określa swoją orientację, a jednocześnie jest człowiekiem wiary, czyli, czyli zakładam, że pracuje nad, nad, nad swoją seksualnością, tak jak każdy z nas, bo przecież dobrze wiecie, nieraz to mówiliśmy, że każdy z nas bo jest zobowiązany do życia w czystości, zgodnie ze swoim stanem, w którym jest, prawda? W czystości żyją małżonkowie, jako w czystości małżeńskiej. W czystości żyją kapła... niemałżonkowie. Nie w czystości żyją kapłani, siostry zakonne, zakonnicy, zgodnie ze swoim stanem, zgodnie ze swoim powołaniem. I taki homoseksualista, wierzący, też może żyć w czystości, prawda? A więc, a więc to, to znaczenie wierzący, to, to słowo wierzący ma znaczenie dla, do, do, do tego całego pytania, czy będzie zbawiony. Tak, jeżeli idzie za Chrystusem i chce żyć um, Ewangelią, Słowem Bożym, przykazaniami, to, to, to czemu nie? Kto, kto mu zabroni? Słuchajcie, tyle, tyle na dzisiaj. Pytanie przesłuchajcie na adres wersagona Dzięki za wasze wsparcie na patronajcie tutaj naszego dzieła. A ja wieczorkiem zapraszamy na spotkanie. Jakby ktoś chciał, taki blok. Zaczynamy o 21.30 troszeczkę słowa, potem, potem modlitwa na zakończenie dnia o 21.45. E, pokój, dobro, no. pokój dobro.